Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina drugiego. Czekajcie, bo ten mikrofon, Dobra, z Wiedźmina drugiego, Zabójcy Królów i chyba weszliśmy do obozu Redanii, coś mi się tak wydaje. Ogólnie tak. Kompania do apelu, baczność. Wiesz, co znaczy baczność, głupcze? Tak jest! Skąd jesteś? Z Mirki, wodzu! Słoma ci z butów wystaje, a we łbie masz trociny. Tak jest, wodzu! Spocznij. Jesteśmy tu w służbie jego cesarskiej mości. A to są Nilfgaardczycy. Wiernie i Kogo ja kurwa widzę? O! Wiedźmin Geralt, poszukiwacz kwadratowych monet. Czego chcesz? Ostatnio Zwik nam przeszkodził. Tym razem go tu nie ma. Stawaj! Jak się okaże, pamiętam. Osobiście ze skóry was obedrę. Tak jest, spoko. Jak się dobrze sprawicie. Spoko. Cesarz o was nie zapomni. Nie pożałujecie. Zrozumiano, panienki? Luls, jak go biję. Jak brąsucz. Nice. Dostanę cię, szpiclu. Nie próbuj tego więcej. No tak, miałem tam czekać o rachunek do wyrównania. Jej, skończone zadanie, 150 expa. Tak, bardzo dużo. Tu się przed chwilą kręcili, ale to są generalnie Nilfgaardczycy. A tutaj... Co to za panienki? Ta wygląda na czarodziejkę. Nie. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. Ha, jednakowoż. Pohandlujmy. Czekaj, co ty masz tutaj? Nic. A, Field Petriego też słabo. O, mam jakieś książki, pyły, receptury. Okej. Okay. Narzędzia chirurgiczne, przedmiot fabularny. Może jakie drogie. Dobra. Raczej słabo. Znaczy nie tego poszukuję. I co tam robisz? Gotowy na pogawędkę z Radowidem? A. Rozejrzę się jeszcze po Lockwood. Dobrze, zaczekam. To ten, bo to tak fabularnie. Proszę wejść do Redańczyków. Nie, to ja nie chcę fabularnie tam go. Cześć, mogę sam pogadać? Nie. No to trudno, a z tobą? Jak tam sprawy stoją? Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Czarodzieje nie słyną z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. Jest coś w twoich zbiorach o dzikim gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana, ale można ją posiąść. Wow. Więc chcę ją posiąść. W podziemiach Lockmuin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa ze świata równoległego. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie dziki gon. Ale czy to prawda? Ho. Handlujmy. Co tu, kolego, masz? Nic. Mamy jakieś książki. Zadania i cele loży. Mamy tutaj takie. Mamy receptury. Zielona pleśń. Przedmiot fabularny. A, to jest to do zmycia tatuażu, z tego co pamiętam. Chyba. Mam jakiś z tym tatuażem. Właśnie, chciałem sobie wyposażyć może, skoro mam. Wyposażę sobie tutaj. Ty tu sieć. Nie. No.
ty to kto? No da. No. Tak właśnie mi się wydaje, że to jest słabo. Witaj. A, to wszyscy są czarodzieje. Jestem Geralt. Brasas Banard. Pamiętam cię, Stanet. Widywałem cię też w Oxenfurcie. Wygląda na to, że spotykamy się tylko na Elfiej Ziemi. Ha. Owszem, ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o elfich ruinach. Przeciwnie. Elfie ruiny to ciekawy temat. Naprawdę tak uważasz? Cóż, dzieła elfów nie są w połowie takie interesujące jak gnomie. Jednak nawet zrujnowany Lochmuin robi wrażenie. W czasach pierwszej kapituły musiało być tu pięknie. Jak to mówią, przed wojną wszystko było lepsze. No. Pewnie źródła, które przyprowadził Jeffrey Monk, chodziły z zadartymi głowami i rozdziawionymi buziami. Nie potrafię sobie wyobrazić Hena Gedimdata jako małego chłopca z rozdziawioną buzią. Spotkałeś go? A, prawda, Natanet. Jego śmierć była wielką stratą. Ogromną. Widzisz, Geralt, starcy zawsze biadolą, że świat zmienia się na gorsze. A, deprecjacja wartości. Mały wypiera wielkie. Właśnie, ale na Tanet naprawdę skończyła się pewna epoka. Świat wszedł w dorosłość, tracąc dziewictwo w wyniku gwałtu. Co dorosłemu światu po mistrzach magii i legendarnych bohaterach? Nic, w tym rzecz, że nic. Dzisiaj ludzie doskonale radzą sobie bez czarodziejów, wiedźminów i bohaterów. Ale nie wszyscy to rozumieją i nie wszystkim się to podoba. Za bystry jesteś, narobisz sobie kłopotów. Zmieńmy lepiej temat. Cały pierwszy tom opowiadań o Wiedźminie Sapkowskiego jest właśnie o tym. Jak Geralt to zaczyna ubolewać nad tym, że świat się zmienia i w ogóle już go nie potrzebują. W ogóle ja się zastanawiam, tak generalnie wszystko jest już tak, i to w książkach widzę, i w sensie w tym pierwszym tomie, a wszystkie kolejne są później. Czy to tutaj, to wszystko jest tak już na takim etapie bardzo rozwiniętym. A gdzie ta czasy świetności Geralta? To jest pytanie. Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej innych ras. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. No trochę. Interesuje mnie dziki gon. Możesz mi pomóc? Nie. Ptaki to nie moja specjalność. Dzięki. Okej, ptaki. Co tam, dziewczyno, stoisz? Zagraj mi w kości, wykonaj dla mnie przedmiot. Zobaczmy, ile te zbroje trauga. Ile? 66? Nie, czekajcie. Aha, to schema tylko. Cena wykonana 750. To nie jest aż tak dużo. 2426. To nie jest aż tak dużo, natomiast potrzebujemy do tego mieć solidnego sukna 18 i utwardzonej skóry 8. To też muszę najpierw znaleźć swoją skrzynkę. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. A ty? Witaj. Cześć. O, jest tablica ogłoszeń. Właśnie tego w sumie poszukiwałem. elegancja nigdy... Zobaczmy. Elegancja nigdy nie wychodzi z mody. Wszyscy dobrze wiemy, jak ważny jest olśniewalający wygląd, szczególnie na zjeździe czarodziei i czarodziejów. Każdy członek bractwa przybył w nowej sukni. Nie, przybył nowej sukni z doskonałą... W nowej chyba sukni z doskonałą fryzurą. Lecz wszyscy dobrze znamy niedogodności podróży, które rujnują wysiłki stylistek. Nawet portal stworzony przez arcymistrzynię generuje prądy zdolne zburzyć perfekcyjnie ułożone włosy. Ale katastrofy można uniknąć. Na konfraterki i konfratrów zainteresowanych poprawkami stylistycznymi fryzury oczekują na cmentarnym placu pod akweduktem od strony wieży Felicia Cori. What the fuck? Zlecenie na gargulce. Niech stanie się powszechnie wiadomo, że zebrani w Lochmuin czarodzieje poszukują śmiała, który pozbędzie się z miasta gargulców. Istoty te stały się zagrożeniem dla przybywających na obrady gości. Przyto należy je usunąć dowolnym skutecznym sposobem. Na śmiałków, którzy podejmą się zlecenia, czeka nagroda do odebrania u czcigodnego Brasa z Banart oraz wdzięczność bractwa. Okej. Wyzwanie mocarnego Numy.
Mocarny Numa rzuca wyzwanie. Mocarny Numa, największy siłacz świata, wyzywa śmiałków. Przekonaj się, czy twoje ramię wytrwa w pojedynku z Numą dłużej niż kilka sekund i czy twoja dłoń zostanie zgruchotana. Przyjdź na centralny. Jezu, czemu mówiłem cmentarny? Centralny plac w mieście i przyjmij wyzwanie mocarnego Numy. Okej. Okay. Idziemy sobie właśnie do Brasa. Co Gargulce? Powiedz mi, co wiesz o gargulcach, które was niepokoją. Gargulce są sługami magów, którzy niegdyś zamieszkiwali Lokmuin. Magowie odeszli, ale gargulce zostały i nadal są zabójcze. Na szczęście pilnują tylko niektórych dzielnic. Niestety, trudno się tam dostać. Szukaj mocarnego Numę i przyjmij jego wyzwanie. Okej, okay, a tutaj stoi Vernon. To jest główne zadanie. Anulujmy je. Znaczy, nie anulujmy, tylko po prostu zmieńmy. Akt drugi. Jeszcze zostały tu jakieś te... Zapiski zostały sprzedane i co? Pensje wspomnienia, zabójcy królów, gdzie jest Triss Merigold. Do wyrównania. Kiedy patrzyli na sparring? No przecież już to było, no nieważne. No i jest zaliczone, ale tam zostało, nieważne. Zabójcy królów, okej, okay, poprzechodziło. W imię Temeri, zleceni, nie ma mocnych. Krowa twarz, nie ma mocnych. No to idziemy go pokonać i jest gdzieś tu za rogiem. Fajnie jakby był dzień. Może ładnie by to wyglądało, bo na razie jest tak ponuro. What the fuck? Co za koleś? Dobra, zapiszę grę najpierw. Zgubiłeś tu co? Ty jesteś mocarny Numa? Kto pyta? Nie bądź. Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego Numę. Wykładaj forsę i dawaj łapsko. Gdzie mi z tą pięścią? Wow, setę. Zatwierdź. Zawsze byłem ciekawski. To może zarobię na tym. Nie byłoby głupie, tylko którą to gałką się sterowało? Chyba lewą. No, co jest? Nie łapi mi tego w ogóle. No, a absolutnie w ogóle nie łapi mi tego znacznika, what the hell? Mówią, że wiedźmin... Pan Grat uprzedzał, że jesteś oszustem. A co ta najemna dziwka może wiedzieć o mocarnym Numie? Najemne dziwki najlepiej znają takich jak ty. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Chędosz się! Sam jesteś napakowany eliksirami jak gówno muchami! Do pojedynku stanąłem czysty. A ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy Numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, także ci dupą wyjdzie. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchu. No to pokaż, co potrafisz, mutancie. Okej. Bijemy się? Tak, bijemy się, zajebiście. Bardziej mi się te bitki podobają niż cokolwiek innego. Chociaż to są same quick time eventy, ale fajnie to wygląda. Ale chciałbym odzyskać pieniądze. Oj, dziękuję. Puszczaj, dosyć. Nie będę oszukiwał. Konaj. To jeszcze raz? To już, ale jest przecież poddziałaniem eliksirów, no co jest? Zgubiłeś tu co? Chciałem zarobić parę orenów. Z mocarnym Numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Rozpierdalam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Przed chwilą gadaliśmy. No i już nie mam... Nie, czy mam? Czy nie mam? Nie, miałem 203... 2400 i co? I... Zawsze byłem ciekawski. Przegrałem. I dupa. Dobra, zobaczymy. No, teraz to wiecie, teraz to sobie mogą to w dupę wsadzić. Teraz to zawsze wygram. Przy takiej rozpiętości tego główienka. I... Z powrotem mam, no ale mam tylko tyle, ile... Nacycki Melitele! Nikt mnie jeszcze nie pokonał! Nacycki Melitele. Zawsze musi być ten pierwszy raz.
Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. Dobra. Solidne, długie rękawice, nowy poziom. Super, 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 ale kasy mam dalej tyle samo. Czekaj, czy da się to jeszcze z nim ten. Okej, okay, super, ale... Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie... Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą... Nie, dziękuję. Szkoda, że z nim nie możemy już walczyć i zdobyć na nim pieniędzy. Za drugim razem trzeba było dać dużo, dużo wyższą stawkę. Czemu tego nie zrobiłem? Bo nie wiedziałem. Dammit. Dobra, nieważne, trudno. Pomedytujmy, zobaczmy co możemy. Mamy jeden talent. I wypiję eliksir z tego powodu. Boże, jaki jestem mądry. Bohater. Dobra, teraz mamy to. I jebnijmy sobie tego heliotropa. Oh yeah. Dalej natomiast nie znalazłem mojej cholernej skrzynki. Nie wiem gdzie ona jest. A przydałoby się wiedzieć. Cześć piesio. Ten chlebem handluje, widzę. Gdzie jest moja skrzynka? A, ona robi te fryzury i tak dalej, dobra, nie. Powodzenia, Wiedźminie. O, dziękuję ci bardzo. To nie o to mi chodziło. Bam, 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 bam. Gdzie jest moja skrzynka? To już wszystko zdjąłem. Gdzie to cholery może być moja skrzynka, no? Co ja, gdzie ja tu wlazłem? Odprawcie czarnego kota! Spalaj. Nietoperza, sowę i szczura! To jawna napaść. Król Radowid dowie się o wszystkim. Przecież to Radowid. Pamiętam cię, Stanet. Głupcze. Tak się nie godzi. Weź się w garść. O, Zywik. Czego chcesz? Nie siedzisz w kodweńskim obozie? Redańskie świnie nas oszukały. Wzięli sobie najlepsze budynki, a my dostaliśmy jakieś zaszczurzone ruiny. Lepiej tu, na placu. Przedstawienie jak się patrzy. Gońcy latają w te i we w te. Delegaci szczerzą do siebie gęby, chociaż najchętniej podrzynaliby sobie gardła. A złoto zmienia właścicieli. Wszędzie pełno zbrojnych. Wkrótce znowu będzie robota dla takich jak ja. Miło spotkać optymistę. Od razu lżej na duszy. Ten się po jajach skrobię tam. Ja pindole. Magowie robią z tych rozmów wielki cyrk. Darmo zjady i tyle. Nie cofną się przed niczym, żeby znowu dorwać się do królewskich skarbców. Henselt szybko im to ze łbów wybije. Nie lubi, jak czarownicy mu podskakują. Powie im, żeby se w żyć wetknęli te umowy. Doradców królewskich chcą wyznaczać. Mają też radzić co z sytuacją po zamachach. Ano, nowy porządek świata i te sprawy. Patrzę na tych wszystkich tchórzliwych rycerzyków i zafajdanych magów. Już sam nie wiem, dokąd właściwie zmierzają ludzie. Przed siebie. Na oślep. Dobre. Po stromym zboczu. Przed siebie. To było gdyby dobre. Gdyby kapituła istniała, nigdy by do czegoś takiego nie... Nie. Witaj? Nie chcę mieć z tobą wspólnego. Cześć. Witaj. Aha, nie porozmawiaj ze mną. Pozdrawiam. Czy to nie jest mój... Nie. Wielka potrójna. Tak, to jest mój... To jest mój kuferek. To jest mój kuferek. Dzień dobry. Dzień dobry, przyszedłem po swoje rzeczy. Bam, 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 bam. Mutageny, mutageny. Trochę tak mutageny... A nie, dobra, bo one jeszcze tam mają od liczby, zależy ich wartość. Dobra, co ja bym... Aha, to niewiele de facto mi daje to. Adrenalina, zbroja, obrażenia. O, to jest fajne. Po 1% do wszystkiego. Tu obrażenia, tu żywotność. No i nagle przestałem w ogóle te mutageny znajdować. Znajduje się je przez pierwszy akt. A dopiero praktycznie w trzecim je można wykorzystywać. Naprawdę, porąbawszy to strasznie. Dobra, weźmiemy sobie jeden ten. Da. Weźmiemy sobie...
Jeden ten. Da. Teraz sobie pomedytuję. Bohater. Bo mam tutaj dwa miejsca teraz. Mutuj. Aha, tak i tak. Większy i mniejszy, no kminie. No to akurat nie ma znaczenia, które gdzie wmutuje. Pyk. No, dawaj, mutuj. Mutuj, mutuj. Tak, super. No i coś nam tam, wiecie, podskoczyło do góry. Spoko. Obawiam się, że to już niemożliwe. Sukno i skóra chyba, z tego co pamiętam. To nam było potrzebne. A właśnie, tu mamy te trofea. Ja sobie je tak zbieram, bo ja lubię takie zbieractwo. Natomiast mam tak, skraba pająka i z żywiołaka. Skraba pająka mam, z żywiołaka chyba jeszcze albo mam. Albo nie, albo mam nawet dwa. Więc to możemy spokojnie sprzedać. Z harpi też możemy jedno sprzedać. A tak to sobie po prostu noszę. Dobra, te trofea możemy posprzedawać. Natomiast tu nam się przyda coś. Skóra, na pewno skóry. Tam trochę trzeba było tej skóry. Nie wiem, czy 20, czy 10. Nieważne, skóra. O, inne skóry, solidne sukno. I sukno, nie mamy. Szpony harpi, jakie to, jakie drogie. Znaczy nie, szkoda, że to są ceny takie z dupy podane. Skóra trolla, skóra Keirana. Nieważne. Sukno. Musimy sobie wyrobić to dobre sukno. No dawaj szybciej. 3, 4, 5, 6, 7, 8. To starczyło czy nie, bo nie wiem. Tak, starczyło! Jej! Dziękuję. Boże, jak dużo straciłem pieniędzy na tym. Dobra, nieważne. Najebiście. I mam teraz normalnie ekwipunek. I mam normalnie zbroję drauga. Jej! No, generalnie jak sobie popatrzeć, to... Nie, dobra, odporności ma lepsze. Trochę tylko. Tylko tu są sobie wzmocnienia. Dobra, to sprzedamy w takim razie tą zbroję. Teraz. Pohandlujmy. Nie, muszę najpierw ją... A, wyjdź. Przecież muszę najpierw zamienić tę zbroję. To sobie ten i... Oczywiście założymy tą. A wyglądam, no, czerwono bardziej. Bam, 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 zagrajmy, nie, pohandlujmy. Teraz sprzedamy sobie tą zbroję. O właśnie, 141, no niewiele odzyskam z tego. Bam, 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 ekwipunek. Teraz sobie ulepszymy naszą zbroję. Co my mamy? 2 i 10 żywotności, 1, 15 żywotności i krwawienie. To jest fajne, magiczna osnowa, wzmocnienie, no to chujnia. Bliw. To mi się zawsze podobało. I to chyba wszystko. To na pewno ta magiczna osnowa jest zajebista. Bo daje premia do obrażeń. To na pewno sobie ten zrobimy. Teraz tak. Zbroja plus 2, żywotność 10. Mam jeszcze zbroja plus 2, zbroja plus 2 i odporności. Co mamy tu jeszcze? Zbroja plus 1, żywotność 15, odporność na krwawienie. No to myślę, że chyba ten. I chyba... Czekajcie, bo mi się buguje to. Tutaj mamy 2, tu mamy 2 bez niczego, 2 z żywotnością. 2 z żywotnością mnie bardziej interesuje. No i w tym mamy... momencie żywotność 75, tak, zbroja 30, żywotność 75, redukcja odbrażeń od magii 15%, odporność na podpalenie 50%, odporność na krwawienie 55%, odporność na trucizny 50% i premia do obrażeń od znaków 9. Wow, zajebiście. Jestem szczęśliwe człowiekie. Fajnie wyglądam. Gdyby kapituła istniała, nigdy ogólnie przydałoby się teraz tak powywalać to, co my tu mamy. Olej, o, na przykład to. No w sumie tyle. Tak. Zobaczmy, czy mamy tutaj te piórka. Nie, tak.
Piórka. Oczy, serce. Oczy, serce. I co tam jeszcze? Mutageny, esencja, metystowe pyłki. Nic więcej. Oczy, harpi. Wszystkie jakieś takie rzeczy mam. O, szpony harpi. Szpony Neckera. Szpony harpi. Silne harpi. To dużo kosztuje. Zobaczmy, czy... Aż tak mi tego nie potrzeba, nie? To są nawet składniki rzemieślnicze. To aż tak chyba tego nie potrzeba mi. Zobaczmy, czy możemy to posprzedawać trochę. Rozsądnie oczywiście, pohandlujmy. Gdzie my to znajdziemy? Czekajcie, jak to się zmieniało? O, nie. Szpony. Nie. Jak jest po kolei? O, tak jest cenowo. Pióra harpi. O, faktycznie. Są sporo, w miarę warte. Esencja śmierci. A, czy harpi? No nie są aż tak faktycznie jak tam. Pokazują to. Niestety, ale fajnie, że widać te wartości. Dratwa. No dratwy możemy w sumie sprzedać. No trochę i sprzedamy. Może z tyle. Ślina harpi. Nie chcę aż tak tego dużo sprzedawać, ale jednak coś tam możemy posprzedawać. Szpony harpi też. I zaraz odzyskamy chociaż trochę. Esencja śmierci też w sumie. Też jej jest niewiele. Dratwa. Tak, sukno mamy. Zęby trochę pojada. Okej, Boże, ale ogólnie tu siedzę i cały odcinek po prostu skupiam się na tym, żeby coś tu w ogóle kupić i tak dalej. A nic, żebym kurde nie zrobił. Nieważne, ile wyniesie długość tego odcinka. Idziemy coś jeszcze zrobić. Idziemy na Gargulce. Dziennik. Nie dziennik. Tak, dziennik. Co ja w ogóle robię? Zlecenie na Gargulce. Idziemy ich poszukać. Dowiedz się więcej. Muszę sobie po prostu znaleźć je. Dobra. W takim razie. Coś białego. Miś. Kruk. W takim razie gdzieś postaram się wyjść stąd i. I odszukać gargulcy. Koi są te gargulce. Coś widziałem? O właśnie. Co ty tak koleś bez spodni stoisz? Witam. Ja też. Zajebiście. A tu mamy co? Prawda, rozpierducha pełną gębą tu jest. O, harpie. Cześć. Jezu, jak ten miecz kroi. Widzicie to? Bo tam przyszedłem i tak jeb. I wszyscy poszli spać. Aż zajebiście. Naprawdę. Aż zajebiście, no bardzo zajebiście. Te piórka się faktycznie sprzedadzą. To warto pozbierać. Ale ja chciałem jednak te gargulce najpierw odnaleźć gdzieś. Co mi tam jeszcze pokazuje, że coś tam jeszcze jest? Jakbym coś tu zostawił. Nope, nic tu nie ma, idziemy dalej. O, coś mi się tu wczytuje. Obszar. I tu chyba gówno zrobię. Ale chyba mogę zaskoczyć na dół. Szlak, co to tak wczytuje cały czas te obszary? Gargulce, gdzie jesteście? Gargulce, cześć piesku, co ty tu robisz? Tam mamy jakieś coś. Nie mogę tego zebrać, ale gówno. Kupa. No nic, muszę po prostu chodzić i liczyć na to, że... O, cześć, wy. A, tu się biłem z kimś tam ostatnio. Więc te gargulce będą niedaleko. Nie wiem, czy nie tu. Halo? Au! O, są. O tak, dokładnie. Z jednym się będzie dużo łatwiej mi biło. Wow!
Wy widzicie, jak ja je koszę? No tak. Zapomniałem, że one jeszcze wybuchają. Rozwaliłem kolumnę. O szlak. Przeze mnie Logmune przestanie istnieć. Myślałem Logmune. O. Przestanie istnieć. Serce gargulca. Miecz bastardowy. Pył z gargulca. Kamień żywiołów i pył z gargulca. Kamień żywiołów z gargulca. O, tu coś mamy. Pewnie to trzeba rozwalić, ale pewnie jakoś inaczej. A nie, to jest gargulec. Czy co to jest? Magia lub niebezpieczeństwo. No tak, tak, tak. No ale to jest jedyne, gdzie te gargulce znajdę? Czy ktoś jeszcze wie, gdzie znajdę gargulce? No dobra. No to spróbujmy zejść na dół. A niechaj to i nawet będzie godzinny odcinek. Whatever. Zapisz stan gry. Zejdziemy jeszcze na dół. Za dużo się biłem i wiłem z tymi zbrojami. O, szpis z dugolem. Bywa. Nie! Szlak by cię trafił. Okej. Nice. Dobra, no a tak sobie spokojnie będziemy. No dawaj. Nie! Kurde, i tak mnie walnął. A jakie to jest wnerwiające, no. Nie, zbugowałem się na tej pieprzonej skrzynce, no. Uciekaj, 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 uciekaj. Jej. Musimy teraz coś wymyślić, bo chyba zmedytować nie dam rady. No właśnie, a nie dam rady się teraz schilować żadną miksturką ani nic. Nie chcę tu umrzeć. Wydawało mi się, że prawie go zbugowałem, ale nie. Dobra. Spoko, rośnie mi tam ten poziom. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ja chcę cię widzieć. Zaraza. Nie! Kurde! A, nie da się uciec z tego, naprawdę. Robię co mogę, ale nie da się. Jak on się osłoni, a ja już jestem w trakcie ataku, nie da się odskoczyć już. Po prostu jest to niemożliwe. On i tak mnie walnie, i tak mnie walnie. Trochę to bez sensu. No nieważne. Bywa. Demet, 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 demet. Gro, daj mi wczytać tą grę. Cóż, no niestety bywa. Na żywiołaka bez tego się zabrałem. Bez healowania się. Niestety się przyda. Więc sobie wypijemy. Filtr, jaskółkę, jaskółeczkę. Tyle nam wystarczy, bo widzę, że ten wigor to i tak nam szybko wzrasta. Więc aż tak mi tego nie potrzeba. Tam jakiegoś puszczyka zażywać, czy innego czegoś. Ale jaskółeczka jest zawsze dobra. No otwórz to. Co za pała. Zdychaj. Cofnął się. Cofnął się, widzieliście? Au! Mogłem atakować, bo był... No i nie jestem w stanie z tego uciec. Muszę zaatakować, ja nie mogę zaatakować drugi raz przecież. Czekajcie. W sumie mogłem wejść za tamtą kolumnę.
Au, 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 nie, nie, nie! No człowieku, what the fuck? Stoję za pieprzoną kolumną, a on mnie i tak bije. Aaaa! Co jest nie tak z tą grą? Jak on może mnie uderzyć, skoro jestem za cholerną kolumną, za którą on nie może wejść, bo jest za duży? Bije w podłogę przed tą swoją kolumną, ale co z tego? I tak umieram. On mnie ma na 3-4 hity? I koniec. Fuck. Dobra, jeszcze raz. Za bardzo tam może zszarżowałem. Dawaj tą jaskółkę, pito. Szybko i na dół. Troszkę jest to drażniące właśnie, że musimy medytować tam, to, sram to, żeby w ogóle móc zażyć te eliksiry. W pierwszej części było fajnie, bo można było je zażyć po prostu na bieżąco. Miało taki sens, według mnie. Tutaj troszeczkę to jest zepsute. No dawaj. Kurde, stał tyłem, to mógłbym atakować, ale nie. Walnę sobie Ardem. O, świetnie. Walnął mnie raz, ale oberwałem dwa. O, dwa szybkie ataki. Nie! No, nie da się tego ani zablokować, ani nic. Świetnie. Dobra, ucieknijmy na razie do tych drzwiów. Dokładnie. Niech mi się to trochę zacznie regenerować. Przydałoby się, żeby troszkę szybciej się regenerowało. Mi się całe życie nie zregeneruje za te 10 minut, jak tam stoję. Nie, mignij. Nikt inny dużo mu robi tak naprawdę. O, wow, 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 wow. Dobrze, zbugowałem go. Nie. Kurde, rozpadło się. No dawaj, jeszcze raz, jeszcze. A, szlak. Dobra, chwila. Pomyślałem sobie nad tym, żeby wykorzystać Irden. Hello? Nie! Chyba se jaja ze mnie robisz. Tak, czemu ja tam Irden walnąłem? Myślałem, że mam już zmienione. Chyba se jaja. On był w Irden uwięziony i tak mnie walnął. I zdjął mi połowę życia. Większość tego, co miałem, no. Zapała. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wielki gnojku. Cię udupię cię. Gdzie ja rzucam tym sztyletem? Demet. Muszę go jakoś ubić, no. Tak, w końcu. Nareszcie, Boże. Kamień żywiołów. Co to za ten? Tu są jakieś runy poznaczone. Tego nie otworzę. Co my tu w ogóle mamy? O, jest książka. Czytamy. Czytaj. Tępy gnojku, czemu nie umiesz czytać? Trzecia zaszyfrowana kombinacja run. Błyszczące ryby umierają na fresku, rażone przez grom. Błyszczące ryby umierają na fresku, rażone przez grom. Nie mogę tego przewinąć w żadną stronę, ani nic. Błyszczące ryby umierają na fresku, rażone przez grom. Ale grom to mi się najbardziej z Quen kojarzy. A, mogę po prostu to wygasić. Później pewnie zapalić.
Skąd ja mam wiedzieć, co jest czym? Pewnie w jakiejś kolejności. To wygląda bardziej jak ryba. Z czym będzie fresk? Czym będzie grom? To mógł być grom. A dobra, wygaszę wszystkie. Myślałem, że należy jakimś znakiem w to walnąć albo coś. Au! A mnie jebło. Błyszczące ryby umierają na fresku rażone przez grom. Błyszczące ryby... Fresk, grom. Ryby, fresk, grom. Czymkolwiek to jest. Ryba... To wygląda na rybę. Ryba. Fresk. Grom. Kapitan, planeta. Czym będzie grom? Nie wiem, czy to jest fresk, czy tamto jest fresk, czy co. Z tym... Tak jakby czegoś brakuje, bo są tylko trzy elementy zagadki. To najbardziej wygląda na grom, a to jako fresk. Tak myślę. Dawaj. I to na końcu. Au, i jebło. Może to jest grom. Kij wie tak naprawdę. Dobra, wiecie co, bo... ja chyba tego nie rozszyfruję w tym momencie. Nie widzę dla siebie takiej szansy. Szczące ryby umierają na fresku rażone przez grom. Czemu na fresku w ogóle? Tego nie kminie. No ale takie kombinowanie... Czekajcie, zapiszmy stan gry. Czy to przed chwilą chyba zrobiłem. No jak zrobiłem przed chwilą? Ryba. Fresk. Grom, tak? To zrobimy tak. Tak. I tak. Co będzie? Podpaliło mnie, ale gówno. Dobra, jeszcze raz. Ryby. Fresk grom, a to jest coś, czego nie znam. I to było drugie w kolejności. No to teraz... A wcześniej było tak, tak. To było tak, tak, tak. To teraz będzie tak. Tak. No tamto się ewidentnie z rybą mi kojarzy, więc myślę, że będzie pierwsze. Nie, dobra, wiecie co, odpuśćmy sobie to, ja sobie to sprawdzę, tymczasem ja się z wami żegnam, to był bardzo długi odcinek chyba, tak myślę. Także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych, bye!